Lider tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy przyjechał do Warszawy na mecz z Legią. Strata gospodarzy do Jagiellonii to 7 punktów, a więc by myśleć o mistrzostwie, piłkarze z Łazienkowskiej musieli dziś wygrać. Druga minuta meczu i to Jagiellonia atakuje jako pierwsza. Piłka do Marczuka, jego strzał blokowany, jeszcze poprawka Dominika Marczuka. Dwukrotnie jego strzał zablokował Patryk Kun. Jagiellonia w środku tygodnia odpadła z Pucharu Polski po dogrywce z Pogonią Szczecin i wszyscy zastanawiali się, jak dziś będzie wyglądała kondycja piłkarzy Adriana Siemieńca. Tu strzał z rzutu wolnego Josue. On kocha grać z Jagiellonią. 4 bramki strzelił temu klubowi pomocnik Legii. Josue do Pekharta. Pekhart sam przed Alomerowiciem. Poprzeczka. Jeszcze raz Pekhart. I Mateusz Skrzypczak ratuje Jagiellonię Białystok. Kapitalne zagranie Josue. A potem 2 strzały Pekharta. Żaden nie znalazł się w siatce. Patryk Kun w pole karne. Josue strzela, strzał blokowany, Mark Gual! Nie ma bramki, niesamowite! Jak ta piłka nie wpadła do siatki? Ale Legia zyskuje coraz większą przewagę, znowu Josue. Mark Gual nawinął Skrzypczaka, Gual! 1-0 dla Legii! Wybuch radości przy ulicy Łazienkowskiej. Dziś na trybunach ponad 27 tysięcy widzów. I można oklaskiwać to, co w tej akcji zrobił Mark Gual. 6 bramka króla strzelców poprzedniego sezonu w obecnych rozgrywkach. Mark Gual rozkręcał się z minuty na minutę. Tu jego strzał, z którym radzi sobie Zlatan Alomerowicz. Do przerwy to gospodarze prowadzili 1-0, po przerwie znowu Josue do Guala. Świetnie wyglądała współpraca tych dwóch piłkarzy w dzisiejszym meczu. Mark Gual znów nawija obrońców, ale tym razem Skrzypczak nie dał się zaskoczyć. Tym razem Skrzypczak zablokował strzał Marka Guala. Jagiellonia do 58 minuty bezcelnego strzału. To pierwsze uderzenie na bramkę Dominika Chładuna, po którym musiał interweniować bramkarz Legii. Strzelał Jesus Imaz. Elitim. Elitim długo utrzymuje się przy piłce. Pomocnik Legii oddał w końcu futbolówkę Josue. Josue! Potężne uderzenie. I Alomerowicz wypchnął piłkę na rzut rożny. Elitim. Elitim do Augustyniaka. Rafał Augustyniak. Ta piłka poszybowała nad poprzeczką. Chwilę po tej akcji trener Kosta Runiajić decyduje, że po raz kolejny w tym sezonie Mark Gual nie dogra spotkania do końca. W jego miejsce na boisku Rosołek i Gual już z ławki rezerwowych obserwuje taką oto akcję Jagiellonii. Dominik Marczuk popatrzył, gdzie jest Imaz i mamy 1-1. Kompletna cisza w sektorach Legii, a wybuch radości w sektorze gości. Wykupili wszystkie bilety kibice Jagi i teraz wiedzą, że było warto. Jesus Imaz już 7 bramką przeciwko Legii w PKO Bank Polski Ekstraklasie. Końcówka tego meczu i to Jaga rusza po bramkę numer 2. Znów ten niezmordowany Dominik Marczuk, długo niewidoczny, ale końcówka należy do niego. Marczuk znów do Imaza, tym razem Imaz wysoko ponad poprzeczką. Smutny Mark Gual, bo nie tak wyobrażał sobie to spotkanie ze swoim byłym zespołem. Nie mógł zagrać pełnych 90 minut, a po 94 Szymon Marciniak zagwizdał po raz ostatni i Legia remisuje z Jagiellonią Białystok 1-1. 7-punktowa przewaga nad zespołem Kosty Runiajicza utrzymana. Legia jest w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy na miejscu 5. Legia Jagiellonia 1-1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.